Wczoraj minęła 80. rocznica powstania Szarych Szeregów. Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP świętuje w Zielonej Górze. Ponad 200 harcerzy wspominało dziś na Placu Bohaterów przejście ZHP do konspiracji. Podczas uroczystości odczytano alert pamięci i złożono wiązanki pod pomnikiem harcerskim przy kościele Najświętszego Zbawiciela. Członkowie ZHP do Zielonej Góry przyjechali z całego województwa. Harcmistrz Grzegorz Woźniak 80 lat temu po zakończeniu działań wojennych, kiedy nastąpiła okupacja w Warszawie, władze Związku Harcerstwa Polskiego podjęły decyzję o dalszych działaniach organizacji w konspiracji. Powołano Szare Szeregi, które stały się kryptonimem naszej organizacji. To święto jest też okazją do tego, żebyśmy poniekąd podziękowali tym wszystkim ludziom, którzy w czasach wojny działali i też oddawali życie i cały czas działali pod groźbą śmierci, pod groźbą ran. Znamy naszej młodzieży, tutaj harcerskiej młodzieży, o tym ważnym wydarzeniu, które miało miejsce te 80 lat temu. Musimy o tym pamiętać. Musimy o tym pamiętać przede wszystkim dlatego, żeby nigdy więcej taka sytuacja już nie wróciła. Nigdy więcej wojny. Pasieka, ule, roje, rodziny czy pszczoły to nazwy naszych jednostek organizacyjnych pracujących w konspiracji. Po oficjalnych uroczystościach przeszli do nowo wybudowanego Harcerskiego Centrum Rozwoju. Zawsze tam, gdzie ty.